Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku po raz kolejny jest dr Łukasz Wolak. Witam Cię, Łukaszu, serdecznie. Dobry wieczór, Arturze, i dobry wieczór Państwu. Dr Łukasz Wolak. Doktor nauk filozoficznych, historyk, dydaktyk, naukowiec, badacz, prywatny śledczy, sensei, posiadacz czarnego pasa. Łukaszu, naszą poprzednią rozmowę, do której odsłuchania zapraszam także Państwa, to był 114 odcinek podcastu Na Celowniku, rozmawialiśmy, właściwie to nie był punkt wyjścia, ale do tego doszliśmy, tak, do tematu no, na swój sposób dość kontrowersyjnego, czyli kwestii obozów, nie chcę powiedzieć, że dla uchodźców, no ale pewnych obozów, obozów przejściowych właśnie. Jak to, Łukaszu, nazwać? Bo wyszliśmy tak naprawdę od historii końca II wojny światowej i okresu powojennego. Opowiadałeś bardzo ciekawie i interesująco wątki, które myślę, że mało kto znał, więc tym bardziej zapraszam do odsłuchania tego trochę dłuższego odcinka niż standardowe 45 minut. Niemniej ja na sam koniec po tym naszym nagraniu miałem pewien niedosyt. Myślę, że część słuchaczy także i wnioskuję tutaj po pewnym feedbacku, który bezpośrednio otrzymałem. No i właśnie takie, zacznijmy może od pewnej kontrowersji, bo to tematy są bardzo trudne, tak? Bo z jednej strony mamy te wspomniane prawa człowieka i obywatela, z drugiej mamy kwestię bezpieczeństwa narodowego i jak sam powiedziałeś gdzieś pod koniec, i to było prawdziwe, ale w pewien sposób smutne, te prawa człowieka z bezpieczeństwem w parze do końca nie idą. Rozwinę trochę to pytanie, czy dzisiaj jest miejsce na takie obozy, czy z jednej strony mamy prawo, mamy podstawy takie obozy tworzyć i czy mamy możliwość tak naprawdę pomocy ludziom przez to, że właśnie przez te obozy przejdą, a nie będą się, delikatnie mówiąc, źle w nich czuli i posiadali jakieś porównania do czasów trochę starszych i które źle się kojarzą tak naprawdę. Odpowiadając, idąc od początku Twojego pytania, ja mam taką refleksję, zresztą i w badaniach naukowych zastanawiałem się nad tym, jak powinienem rzeczywiście te obozy nazywać. W takiej nomenklaturze potocznej po wojnie, jakby to były nadal obozy, tak? DP's Camp, później Refugees Camp, więc jakby naturalnie alianci przyjęli tą kontynuację. Wiadomo, że słowo obóz po wojnie było nacechowane mocno pejoratywnie i ta tendencja jej trwa do dzisiaj. Jak świat długi i szeroki, słowo obóz kojarzy się pejoratywnie, jest czymś, co jest miejscem, w którym człowiek w jakikolwiek, w jakiś sposób jest zniewalany, czy też zamykany, nieczęsto poddawany pewnego rodzaju torturom i tak dalej, i tak dalej. Więc jest z tym i wiąże się z tym słowem całkiem spory konglomerat właśnie nacechowany mocno negatywnie. Dzisiaj, jak pewnie i nasi słuchacze też są w stanie się zorientować, nie posiadamy w polskiej przestrzeni nawet tej instytucjonalnej słowa określającego miejsce jako takie miejsce odosobnienia dla uchodźców, azylantów, osób starających się tej o pobyt legalny w kraju. Słowa obóz przyjęło się stosować nazewnictwo ośrodek i uważam, że rzeczywiście ma to swoją taką neutralną konotację. I zresztą w Niemczech, jak odnosząc się też do sytuacji niemieckiej, niejako paralelnie do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, te osiedla dla uchodźców, późniejsze, w których osoby z formalnego obozu przechodziły do specjalnie wybudowanych osiedli na przedmieściach miast,
Także miały tą konotację, nazwano je ośrodkami, osiedlami dla uchodźców, więc jakby przeszli także Niemcy Zachodni do tej bardziej neutralnej formy określania miejsca rozlokowania tych ludzi. Później oczywiście hotele dla uchodźców, pensjonaty i tak dalej, to też wynikało z tego, że jakby rezygnowano w sporej części z takiego klasycznego schematu umieszczania azylantów w ośrodkach, obozach, a ci, którzy ten azyl otrzymali, byli przenoszeni do osiedli specjalnie dla tych grup budowanych. Myślę, że podobnie jest tutaj. U nas oczywiście przed wojną były obozy, to wówczas jakby było bardziej polityczne nacechowane, więc że tu nie powstał żaden przytyk, że staliśmy obozami przed wojną, nie. Niemniej jednak przed wojną miało to zupełnie inny charakter. Niestety II wojna światowa zmieniła to trwale, ta tendencja trwa do dzisiaj i to jest jakby jedna przestrzeń tego pytania. Więc ja subiektywnie i tak szczerze powiedziawszy, zastanawiając się nad tym nieraz, uważam, że ta forma ośrodek, która się przyjęła, wydaje się być taką neutralną formą określania tych obiektów i ona nie daje takiego mocnego ładunku emocjonalnego w tym względzie. Co do drugiej części pytania, to oczywiście wspomniałem o tym, że prawa człowieka i bezpieczeństwo niejako nie idą w parze i prawdę powiedziawszy do końca w parze iść nie mogą, więc pytanie, czy takie ośrodki powinny powstawać, czy takie ośrodki powinny mieć miejsce i czy jest w polskiej przestrzeni miejsce właśnie na to, aby takie ośrodki i ośrodki istniały. Mam przekonanie, że powinny, to znaczy z jednej strony z dbałości o prawa człowieka i konwencję genewską o uchodźcach, z drugiej strony zaś o bezpieczeństwo, jakby związane to z bezpieczeństwem, ponieważ i jedno i drugie na tym pierwszym pułapie wiąże się ze sobą immanentnie. To znaczy z jednej strony my przyjmujemy, podpisaliśmy, ratyfikowaliśmy konwencję genewską, zatem jesteśmy zobligowani do zapewnienia ochrony osobom, które czują się prześladowane pod względem politycznym, religijnym itd., itd. Natomiast z drugiej strony i uważam to powinno wynikać i wynika z przepisów jakby krajowych, dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa jako takiego. Zatem na tym etapie mamy pewien taki, bym powiedział, konsensus. Natomiast pytanie, które, czy jakby idąc dalej tym tropem, wchodząc na nieco wyższy pułap tego konsensusu, i tu zaczynają się pewne elementy trochę rozmijać, bo mamy coraz to informacje o tym, że osoby umieszczane czy to w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, które podlegają bezpośrednio administracji przez Straż Graniczną, czy Komenda Główna Straży Granicznej administruje tymi ośrodkami poprzez swoje oddziały terenowe, czy też ośrodki, te przez Straż Graniczną mają charakter zamknięty, natomiast mamy jeszcze drugą formę ośrodków, które są półotwarte lub otwarte i tymi administruje Urząd do Spraw Cudzoziemców. I teraz to, co udało mi się dostrzec i tu następuje pewna nierównowaga, właściwie rozminięcie się pewnych elementów i pewnych punktów ciężkości, w tym właśnie konsensusie, o którym wspomniałem, czyli bezpieczeństwo, prawa człowieka. Urząd do Spraw Cudzoziemców jakby pełni rolę takiego strażnika konwencji genewskiej, przepisów o uchodźcach i też ma też inny punkt ciężkości, to znaczy z retoryki urzędników, przedstawicieli tego urzędu wynika, czy dowodzą oni, że osoby przybywające do naszego kraju powinny zamieszkiwać ośrodki o charakterze otwartym lub półotwartym, a to wynika bezpośrednio z tego, że ośrodki zamknięte, czy ośrodki o charakterze jakimś takim, bym powiedział, zamkniętym, ale bez możliwości jego opuszczania, w bardzo wielu przypadkach, i to nie jest tylko doświadczenie polskie, ale także myślę, że ogólnoświatowe, w bardzo wielu przypadkach doprowadzają do nagłego pogorszenia się stanu psychicznego osób w nich umieszczanych. I teraz dochodzi bardzo często poprzez złe warunki, poprzez długotrwałość tego stanu, powoduje zwyczajnie bunt jego mieszkańców. I to jakby przekłada się bezpośrednio na taki zły odbiór tego miejsca.
Z jednej strony oczywiście jest to fakt, rzeczywiście z punktu widzenia, gdybyśmy analizowali to pod względem psychologicznym, to umiejscowienie osób w takim ośrodku działa na psychikę pojedynczego, czy też zbiorowości tego jego mieszkańców, działa bardzo mocno destrukcyjnie. Zresztą doświadczyli tego polscy DP-si, którzy po wojnie, wyzwoleni z obozów koncentracyjnych, obozów pracy, trafili do obozów dla DP-sów przygotowanych dla nich przez aliantów. I jakby tu powstało przez nich ukute takie sformułowanie wyzwoleni, ale niewolni. To znaczy zostali wyzwoleni z jednej strony, ale za chwilę zamknięci przez aliantów w obozach, które zwyczajnie miały inny charakter i zupełnie służyły czemu innemu. No niemniej jednak mieli zakaz opuszczenia tych ośrodków, tych obozów, co spowodowało, że jakby pozornie wyzwoleni, pozornie wolni, nagle stali się częściowo więźniami z trudnej sytuacji powojennej, z trudnością aprowizacyjną, trudnościami jakby infrastrukturalnymi tych ośrodków, bo większość z nich powstawała po wojnie na prędce. Więc to kumulowało pewnego rodzaju problemy, także destruowało stan psychiczny. Wiele materiałów źródłowych, które można znaleźć w archiwach, wskazywały na to, że te osoby cierpiały na różnego rodzaju problemy natury psychicznej, wielu nie wytrzymywało, popełniało samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Był to niezwykle trudny czas dla tej części Polaków, którzy w tych obozach dla DP-sów po wojnie niestety, ale zostali skumulowani, skomasowani. I tu jest ta paralela do współczesności. We współczesnym świecie niestety, ale dzieje się bardzo podobnie i zamknięcie człowieka na dłuższy czas, zawieszenie go jako w takiej próżni, czy to w oczekiwaniu na zamknięcie się procedury azylowej, czy to w oczekiwaniu na wydanie decyzji władz o przyznaniu statusu, zezwoleniu na pracę itd., itd. Większość tych procedur no, nie trwa tydzień, a dłużej. Część z nich jest określona przepisami, ale właściwie większość, ale w przypadku takim ogólnym potrafi się to przesunąć na dłuższy okres czasu. Powoduje takie poczucie zawieszenia, poczucie zamknięcia, poczucie beznadziei i to są elementy niezwykle, niezwykle wspólne dla tych różnych sytuacji, gdzie rzeczywiście patrzymy na współczesność, patrzymy na historię już i te elementy występują w tych grupach. I teraz druga strona medalu, czyli bezpieczeństwo w tym przypadku, to jest element, który bardzo często wydłuża procedurę beznadziei. Bardzo często, jeżeli screeningujemy osoby, jeżeli staramy się o nich czegokolwiek dowiedzieć, bo trafiły do nas na przykład bez dokumentów i to są osoby na oświadczenie rejestrowane, niejako bardzo często, to taka procedura oczywiście się potrafi się wydłużyć. Przy czym należy wskazać, że w naszym polskiej specyfice takie osoby najczęściej trafiają do ośrodków strzeżonych Straży Granicznej, gdzie te procedury ustaleniowe trwają. Te ośrodki strzeżone także są dedykowane dla osób, które przekroczyły nielegalnie granicę lub wspomagały jej nielegalne przekroczenie. W przypadku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej na terenie strzeżonego ośrodka znajduje się również areszt dla tej grupy społecznej właśnie, czy to osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, czy też osób, które wspomagały tą procedurę nielegalnie, czy też osób, które starają się o azyl i zostały tam skierowane. Jest to areszt, ten pełni rolę, ponieważ w tych ośrodków Straży Granicznej jest kilka. Ma taki charakter jako porządkujący, prewencyjny dla osób, które zachowują się na terenach tych ośrodków w sposób dalece odbiegający od przyjętych norm i zasad, czy też próbowały ucieczki z tego ośrodka, czy z jakiegokolwiek podlegającego Straży Granicznej. Wówczas taka osoba zostaje przekazana takiego aresztu. Natomiast pod względem bezpieczeństwa takie ośrodki pełnią rolę, mam wrażenie, i powinny pełnić rolę zsynchronizowaną z bezpieczeństwem, ponieważ przejście screeningu może dać takiej osobie gwarancję znalezienia się we współczesnym nam świecie i rzeczywistości danego kraju. W moim przekonaniu dalszym, jako badacza, jako osoby, która tej problematyce poświęciła jakiś czas, powinny być dalsze ośrodki, to znaczy po wyjściu z takiego strzeżonego ośrodka, niejako pierwszego, do którego trafił starający się o azyl, powinien być ośrodek co najmniej przejściowy, którym to taka osoba nadal podlega pewnego rodzaju screeningowi,
ale ma na przykład już większe prawa, większe możliwości. Szanowny panie doktorze, może pozwólmy sobie wrócić do tego za chwilkę, czy w ramach trochę podsumowania, jakie są pomysły, jakie są modele na funkcjonowanie tychże ośrodków, ale chciałbym pewne rzeczy troszeczkę uporządkować, bo ty posiadasz pewną wiedzę, ja posiadam pewną wiedzę, może nie do końca słuchacze też o wszystkim wiedzą, każdy z nich tak naprawdę też reprezentuje jakby inny poziom doświadczeń w tym temacie, dla niektórych mogą być to rzeczy całkowicie nowe. Po pierwsze, co bym chciał powiedzieć, podkreślić i budować już pewne pytanie, no to u nas ładnie się to nazywa ośrodek dla cudzoziemców, tak, czy ośrodki dla cudzoziemców. Dalej, różne mieliśmy tak naprawdę przyczyny przybywania do nas tychże osób, zależnie od okresów, przecież mieliśmy napływ Czeczenów i Gruzinów, Wietnamczyków, Chińczyków i no podlegały te osoby tym, że z dość sformalizowanym procedurą, od sprawdzenia oczywiście i weryfikacji tożsamości, te osoby, które oczywiście występowały o azyl, no to też trzeba było zweryfikować i trzeba, czy faktycznie zagraża im jakieś niebezpieczeństwo. Każda z tych osób wręcz ma prawo oczywiście i to jest realizowane do badań lekarskich, do opieki lekarskiej, do wspomnianego przez ciebie też psychologa. Nie chcę teraz oceniać na jakim etapie, czy raczej na jakim poziomie się to odbywa. Te osoby też muszą być przesłuchane, no nie czarujmy się, no pewne rzeczy muszą być zweryfikowane. Ale wracając też do tych okresów i nacji, które do nas przybywały, no dzisiaj sytuację też mamy trochę inną, tak? Bo to jest cała kwestia sytuacji na granicy z Białorusią. To jest kwestia też, o której rozmawialiśmy poprzednio, tematu, brzydko to tak nazwę, ale tematu czy kwestii ukraińskiej. Tak. Osób napływających i z Bliskiego Wschodu. W ogóle wojen, konfliktów, kiedy ludzie faktycznie, no ucieczka jest dla nich, brzydko mówiąc, koniecznością. I może to będzie taki właśnie punkt wyjścia do tego, że nie da się każdego dokładnie tak samo potraktować w tej procedurze. Każdy musi być potraktowany indywidualnie. Mieliśmy też różne problemy, tak? Mieliśmy sytuację z tymi słynnymi nieszczęsnymi dziećmi, tak? Gdzie pani rzecznik, była rzecznik, no różnie się do tego odnosiła. Mówię oczywiście o pani rzecznik prasowej Straży Granicznej, ale też były sytuacje, no bym powiedział, dość niepokojące, tak? Bo przecież w jednym ośrodku Czeczeni, brzydko mówiąc, urywali się na noc i prowadzili działalność przestępczą, poza ośrodkiem oczywiście. Jasne, że w takich ośrodkach też się mogą różne negatywne zjawiska pojawiać, nawet i takiej fali, która kiedyś w różnych zamkniętych miejscach miała miejsce. I właśnie to trochę porządkując też, żeby nasi rozmówcy wiedzieli, dlaczego i po co te ośrodki, no brzydko mówiąc, ale jednak muszą istnieć, to właśnie tu bym chciał zapytać, już typowa taka współczesność, dzisiaj to wszystko, co ma miejsce, no tu nawet nie trzeba się umawiać, to jest więcej niż pewne. Te środki mają swoje możliwości, mają swoją, brzydko mówiąc, pojemność, no i przede wszystkim jeszcze siły i środki, przede wszystkim Straży Granicznej. No nie da się, bo oczywiście padały pomysły, no to bierzmy tam z Białorusi wszystkich jak wchodzą, bo to też jest procedura przecież na legalne czy nielegalne przejście granicy państwowej, przekroczenie, przepraszam. I to jest nieskończona liczba, to nie jest ilość nieskończonych miejsc. No pewnie taki Łukaszenka czy ktokolwiek inny, kto by się pojawił na jego miejscu, podsyłałby nam właśnie nieskończoną ilość osób, przepraszam, tak aby no właśnie po naszej stronie powstała sytuacja kryzysowa, tak? Kiedy siły i środki są niewystarczające, tych miejsc brakuje, zaczynają się problemy, zaczynają się konflikty, być może i z ludnością lokalną przy tych ośrodkach. Ty wspomniałeś o dwu, a może i więcej etapowości w takich ośrodkach. Czy poza naturalnym ruchem związanym z przekraczaniem granicy, kiedy te osoby zwracają się do de facto polskiego rządu o pomoc, no to w ogóle czy jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć model, który będzie w jakiś sposób wydajny, wydolny, efektywny, bo to chyba jest najlepsze słowo, bo tak jak powiedziałem, tutaj wątpliwości jest tak wiele, że to nie tylko prawa człowieka, brzydko mówiąc, tworzą problemy. Wydaje mi się, że ten model już istniał za zachodnią granicą. On co prawda w dzisiejszym we współczesności nam jest znany jako okrojony mocno, bo wystarczy wspomnieć, że Republika Federalna Niemiec, ja będę wracał poniekąd, czy będę czerpał trochę z przeszłości, bo to jest taki modelowy przykład tego, jak pewne elementy można przełożyć dość prosto
Więc Republika Federalna Niemiec w latach 80. dysponowała ponad 400 ośrodkami na swoim terenie. Obozy, pensjonaty, hotele i tak dalej, i tak dalej. Cała ta infrastruktura była stworzona pod właśnie te wszystkie fale migracyjne, które trafiały do Republiki Federalnej Niemiec, a w latach 80. trafiło tam ponad 1 000 000 różnego rodzaju, znaczy obywateli różnych narodowości. Więc to jest, wydaje mi się, taki dobry punkt zaczepienia dla naszej sytuacji Polski jako takiej i podpatrywania pewnych rozwiązań, które można było zaszczepiać tutaj. Ja nadal uważam, że tych ośrodków, mimo że jest ich kilkanaście, prawie kilkadziesiąt, to jest ich nadal za mało. One mają oczywiście swoją ograniczoną pojemność i właśnie w tym jest problem. Ta druga strona, czyli myślę tutaj o Białorusi, o Rosji, ona doskonale o tym wie. I ponieważ te ośrodki nie są miejscami, czy nie są zlokalizowane w nowych miejscach, zapewne były wcześniej przedmiotem rozpracowań. I druga strona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tylko masowa fala potrafi ten system zabić całkowicie, czy go też czasowo na dłuższy okres lub krótszy sparaliżować. I wydaje mi się, że ilość obiektów, ilość miejsc jest oczywiście takim rozwiązaniem. Nieco trochę wojskowym stylu, to znaczy miejsca i obiekty, które łatwo dostosować, łatwo przystosować, a później łatwo zmienić ich przeznaczenie w przypadku, gdy nie będzie stanu osobowego tego, aby te obiekty czy budynki zasiedlać osobami właśnie oczekującymi na różnego rodzaju procedury. Łukaszu, to ja trochę nie wiem, czy wbiję kij w mrowisko, ale taka trochę gorąca, czyli nagła myśl mnie naszła, tak? Można powiedzieć wprost, że głośno teraz myślę. Bo odnosi się często do tej sytuacji, która miała miejsce w Niemczech. Ja bardzo często gdzieś robię właśnie też różnego rodzaju porównania z tym, co się działo właściwie i dzieje na włoskiej granicy, tak? Gdzie właściwie przez dekadę nie potrafiliśmy nic sensownego wymyśleć, dalej nie możemy. My teraz jesteśmy jako Polska też dla nas trochę nowej rzeczywistości, bo chyba się nie spodziewaliśmy takowych sytuacji i na to, co się działo wcześniej, to powiedzmy, że te ośrodki w miarę jakoś tam spełniały swoją rolę, ale czy nie zastanawiałeś się, czy może w jakiś sposób warto by było, to znowu trochę brzydko zabrzmi, ale podzielić osoby napływające ze względu na powody ich napływu, bo tak jak wspominałem, mogą być bardzo różne, tak? Tak. Łącznie właśnie z wojną i konfliktami i trzeba to rozumieć. Czy może nie powinniśmy się zastanowić trochę wzorem pewnych unijnych rozwiązań, trochę innych, ale podobnych. Tak. Przepraszam za mój uśmieszek, ale to bardziej taka forma trochę może jakiegoś sarkazmu, zaproponować właśnie Unii Europejskiej, abyśmy osoby właśnie, ale pod kątem powodu ich przybycia, przerzucali do ośrodków, które niekoniecznie muszą być w Polsce, no bo ty mówisz o setkach ośrodków tak naprawdę w Niemczech, a my mamy ośrodków raptem kilka i wydaje mi się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej i w ogóle bezpieczeństwa, no to chyba nie jesteśmy teraz w stanie i przypuszczam, że i też tej chyba woli politycznej by nie było, aby tak wiele takich ośrodków budować, bo nawet jakby nas było na to stać, budynki by się znalazły, czy to już istniejące, no to jeszcze tak jak powiedziałem, no muszą się znaleźć osoby, które swoją służbę będą w tych miejscach pełniły. Druga taka myśl mnie naszła, no chyba nie do końca nas na te wszystkie schrony stać, a co dopiero taką ilość budynków, nie? To prawda, znaczy nie. Powiem w ten sposób, infrastruktura, jeżeli chodzi o budynki, zapewne by się znalazła. Gdybyśmy się mocno uparli, to wystarczyłoby policzyć budynki likwidowanych szkół podstawowych w powiatach, w gminach. Mamy klasyczne miejsca, w których można z tego budynku zrobić zupełnie inne przeznaczenie, bo te budynki najczęściej nadają się do innego, właśnie możliwie szybkiego przekształcenia w innego rodzaju obiekt, podobnie ze szpitalami, czy budynkami po szpitalach, tak? Czy też dawne koszary wojskowe i tak dalej. To jest wszystko infrastruktura, która kiedyś u nas ulegała likwidacji, pomniejszeniu, bo likwidowano jednostki, bo likwidowano szkoły. To są budynki, części być może utrzymywane przez władze lokalne, ale one naturalnie wydają się nadawać. Oczywiście zawsze szkopuł będzie tkwił w środkach finansowych, które można byłoby, czy trzeba byłoby asygnować, ale weźmy pod uwagę to, że jesteśmy krajem Unii Europejskiej, więc w Unii Europejskiej także
powinno zależeć i zależy zapewne na tym, aby ta wschodnia granica była szczelna. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby tą wschodnią granicę obudować właśnie tego rodzaju lokalizacjami. Cztery, uważam, że można wszystko połączyć w jeden wielki mechanizm połączony. Wspominałeś o tym, że nie wszyscy chcą azyl. Nie wszyscy przyjeżdżający chcą od razu azylu, bo są prześladowani. Większość czy gro tej społeczności to są migranci zarobkowi. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby przechodzili oni przez ośrodki filtracyjne, w których naturalnie by można było wyselekcjonować osoby, które chcą pracować, od osób, które potrzebują azylu i z różnych powodów, czy to religijnych, czy politycznych, są prześladowane w swoim kraju. A dwa, dalej, po oczywiście wspólnej polityce unijnej, te osoby rozlokowywać wedle zapotrzebowań. Przecież każdy z krajów dzisiaj zna doskonale swoje potrzeby w zakresie zapotrzebowania na pracowników. No jeżeli mamy problem z migracjami, migrantami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poprzez zbudowany specjalny do tego system częściowo filtrować tych ludzi i jakby kierować ich do tych przestrzeni zawodowych, których te zapotrzebowania są. Bo przecież nie migrują tylko osoby bez pracy czy bez specjalizacji zawodowej. W przypadku migracji migrantów zawodowych podobnie jest z uchodźcami. Więc to byłaby forma, czy mogłaby być forma na szczeblu unijnym, centralnym, która mogłaby funkcjonować i w takim układzie, rozkładzie tych społeczeństw, tych osób mogliby brać udział wszyscy członkowie, partnerzy unijni. Ja nie widziałbym w tym żadnych przeszkód. Pytanie jest takie, czy oczywiście jest możliwość zbudowania takiego unijnego systemu, czy łatwiej jest wyasygnować pieniądze na istnienie ośrodków takich, o których jakby już Europa wielokrotnie słyszała i sława ich, a właściwie negatywne oddziaływanie zbiera swoje żniwo. Czy też asygnować, oczywiście, bo i taki pomysł był, pieniądze na lokowanie środków w ośrodkach dla tych uchodźców, migrantów na terenach krajów, do których przybywają, zanim jeszcze dotrą do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że można ten system spokojnie zbudować tak, aby on poprzez kanalizowanie docierał do każdego z krajów. To nie jest przecież powiedziane, że cały system musiałby być ulokowany u nas. Natomiast przy tych potrzebach, przy tej ilości ludzi i z jednej strony, z drugiej przy tak dużym zapotrzebowaniu gospodarki, ten system mógłby spokojnie być wydolny. Oczywiście wymagałby on nie tylko zbudowania infrastruktury, ale też stworzenia pewnego systemu bezpieczeństwa, który byłby systemem z głową na karku, mówiąc tak trywialnie i potocznie, ponieważ trzeba by było te osoby w jakikolwiek sposób screeningować, sprawdzać, weryfikować prawdziwość danych, także później wydawać decyzje, pozwolenie na pracę i proponować tym osobom pracę. Tak też było przed laty. Przy czym na mniejszą skalę, bo wtedy ta gospodarka nie potrzebowała, czy też potrzebowała, ale o wiele mniejszym zapotrzebowaniu ludzi do pracy. Dzisiaj wydaje mi się, że to miałoby sens, aczkolwiek pytanie, czy jest wola polityczna decydentów unijnych do stworzenia takiego systemu. Jak wiemy, mamy unijną służbę, która strzeże granic unijnych. Mamy państw członkowskich służby graniczne, które strzegą granic, więc zasadniczo personel taki podstawowy, urzędniczy jest. Natomiast oczywiście wymagałby on pewnego rodzaju zwiększonej ilości kontyngentu w tym względzie, aby można było ten system ożywić. Wydaje mi się, że przestrzeń do budowy takiego systemu jest, zwłaszcza jeżeli asygnuje się tak duże środki, bo przecież coraz w mediach mieliśmy okazję, przy okazji kryzysu, czy to ukraińskiego, czy wcześniej, tej wielkiej fali migracyjnej z Bliskiego Wschodu, obserwować, o jakich środkach w ogóle mówimy i o jakie środki starała się Turcja, o jakie środki starała się Grecja i stara nadal, no to są olbrzymie kwoty. Przy czym, prawdę powiedziawszy, gdy obrońcy praw człowieka, fundacje, UNHCR zaangażowany w pomoc tym osobom udaje się do tych ośrodków i widzimy to, co się w jego ośrodkach dzieje,
no, budzi trochę i burzy krew, tak? Burzy krew nie tylko organizacjom broniącym praw człowieka, ale także ONZ-owi, także pewnie i samym politykom. Nic z tym dziwnego, ponieważ taka ilość osób spiętrzona, skomasowana na jednym terenie powoduje prędzej czy później właśnie takie obrazy. I tego myśmy się u nas w Polsce też nie ustrzegli. Osoby czy też obywatele różnej narodowości, które trafiają na teren Unii Europejskiej, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Europa stoi na straży praw człowieka i tych praw człowieka tutaj bronią różnego rodzaju organizacje, przy czym czy rzeczywiście instytucje państwowe, które są zobligowane do tego, aby strzec praw człowieka, jakby też i to podnoszą wielokrotnie, więc po części oczywiście zapewniamy im ochronę, ale z drugiej strony nie można wykluczyć, że te osoby wykorzystują tego rodzaju słabość. Słabość, która jest poniekąd wyrwą w samym bezpieczeństwie. To znaczy, nie chcę tutaj nikogo urazić, ani obrońców praw człowieka, ani specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ale zdaje mi się, że wielu zapewne daje sobie sprawę z tego, że prawa człowieka tworzą taką wyrwę w bezpieczeństwie. To znaczy, to jest pewnego rodzaju słabość, bo w tym systemie, który mamy, w tej wolności, tak zwanej wolności, demokracji i tak dalej, to czasami osoby, które nie mają przyjaznych nam zamiarów, skrzętnie wykorzystują te elementy proobywatelskie do właśnie swojego działania. I to jakby powoduje, że tworzenie miejsc, w których można byłoby poddać weryfikacji danego delikwenta przybywającego do nas, czy przybywającego na teren Unii Europejskiej, miałoby niezwykły sens. Sens zwłaszcza dzisiaj, gdy wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wiemy, co, jak układają się pewnego rodzaju sojusze polityczne na wschodzie, to sprawia, że powinniśmy jednak mocniej zastanawiać się nad tym, czy nie wzmocnić tego systemu właśnie o tą infrastrukturę, ponieważ ci ludzie prędzej czy później trafią do tej tkanki społecznej i w momencie, gdy następuje pewnego rodzaju przeniknięcie, łatwo jest wzbudzać pewnego rodzaju negatywne nastroje, negatywne odbiory społeczne, na których też bazują oczywiście systemy i państwa, które są nam nieprzychylne. To dzisiaj widać, to znaczy wraz z wielką falą Ukraińców, o której wspominaliśmy ostatnio, ale do Polski, ja obserwowałem to zjawisko, które być może niewielu osobom wówczas zwróciło uwagę, bo na kanwie tych wydarzeń wszyscy jakby wzięli się razem w sumie i chcieli pomagać nowo przybyłem do nas, uciekającym przed konfliktem. Natomiast ja zwróciłem uwagę na inną rzecz, a mianowicie nasze państwa sąsiadujące z nami, w tym Białoruś, oczywiście Rosja, pod względem wywiadowczym doskonale nas sczytała. To znaczy w Polsce istnieją pewne elementy, którymi łatwo jest grać, bo tworzą one naszą wrażliwość społeczną. I teraz jednym z tych elementów są oczywiście relacje i stosunki polsko-ukraińskie. I szczerze powiedziawszy, przyglądałem się sytuacji takiej na poziomie małej społeczności, gdzie ci Ukraińcy trafili. I rzeczywiście z czasem pojawiły się, delikatnie mówiąc, nieporozumienia pomiędzy właśnie Ukraińcami na tle historycznym. Czyli jakby pierwszym takim elementem była sprawa Wołynia, drugim elementem sprawa UPA, działalności UPA i tak dalej, i tak dalej. To powodowało w tej najniższym poziomie społecznym niezwykłe rozprzężenie między Polakami a Ukraińcami. To jest element w moim przekonaniu, który jest niezwykłym elementem, ale wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo, bezpośrednio na zagrożenie od wewnątrz. Nie chcę tu niczego złego w tym momencie powiedzieć o Ukraińcach, ale to, co się dzieje dzisiaj z uchodźcami, z niedomaganiami systemów przyjmujących uchodźców i tak dalej, jest elementem większej wojny psychologicznej. I te wszystkie działania mają na celu z jednej strony destabilizację państwa, bo to od lat są sprawdzone mechanizmy. To znaczy, czy też w okresie II wojny światowej, czy też po okresie II wojny światowej
wielkie migracje, wielkie fale migracyjne przetaczające się przez kraj czasowo lub dłużej destabilizowały kraje przyjmujące, bo jest to problem, jest to wyzwanie, z którym trudno sobie poradzić. Zawsze jedna ze stron, czyli ta, która jest gościem, będzie narzekała, że nie czuje się albo należycie ugoszczona, albo należycie nie zostały spełnione jakieś oczekiwania. Z drugiej strony państwo przyjmujące nie zawsze będzie dysponowało infrastrukturą, możliwościami, które tą społeczność będą w stanie zabezpieczyć zwyczajnie takim podstawowym wiktem i opierunkiem, upraszczając oczywiście w tym momencie. Więc pojawiają się oczywiście takie wewnętrzne napięcia, którymi też łatwo sterować. Przy czym w czasie wojny, czy też tuż po wojnie, były to elementy, które no, były miękkimi elementami, ale na wielką skalę nikt tym nie sterował. Dzisiaj doświadczamy tego, że można tym sterować i doskonale się tym steruje, szczególnie w przypadku, gdy strona wschodnia nadal utrzymuje specjalistów od wojen psychologicznych, a te, jak wiemy, potrafią niezwykle namieszać w postaci właśnie takiej destrukcji tkanki społecznej i namieszać po prostu przeciętnemu Kowalskiemu w głowie. Łukaszu, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy, no nie chcę powiedzieć, że wątek, ale wydaje mi się, że wyzwanie może do jednej z naszych kolejnych rozmów. Ja w trakcie twojej wypowiedzi, bo w sumie trochę chciałem zacząć od dygresji, która chyba już nie będzie dygresją, bo chciałem powiedzieć, że zawsze właśnie ten cały putinowski aparat traktuje jako najlepszych prawników do spraw prawa unijnego. I to by chyba trzeba było rozwinąć także o inne aspekty, o inne nauki przy okazji. Tak. I sięgnąłem po książkę przez niektórych traktowaną dość, bym powiedział, kultowo, przez innych trochę krytykowaną. Chodzi mi o Tima Marshalla i jego więźniów geografii. I no przecież to nie jest znowu aż tak trudne, aby się zastanowić nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu. Tak. I właśnie Tim Marshall trochę opisuje właściwie cały świat, gdzie są jakie niesnaski. No można też dorzucić do tego trochę własnej analizy i pomysłów, jak podsycić pewne animozje i nimi tak naprawdę grać. I niestety zbliżamy się już ku końcowi, a muszę to pytanie zadać. Wyjdę troszeczkę może od końca, a właściwie może od innego kierunku. Bo na pewno ani nas, ani części krajów nie będzie stać na pewne rozwiązania. Oczywiście tutaj możemy się opierać na całej współpracy unijnej, tylko z drugiej strony, biorąc pod uwagę falowość pewnych zjawisk, tak, wywoływanych sztucznie w pewien sposób, może nie wszystkich, ale jednak, no to może warto by było się zastanowić nad tym, aby wzmocnić zarówno Frontex, aby na przykład byli coś w rodzaju, skoro były pomysły dotyczące, no jedni twierdzą, że to trochę utopia, inni trochę mniej, ale by były pomysły dotyczące przecież unijnej euroarmii, no to też tak naprawdę być może należałoby rozbudować trochę te Frontexowe siły i przerzucać po prostu je w razie potrzeby do poszczególnych państw na jakiś czas i oczywiście tam służbę można by pełnić rotacyjnie, a być może powołać ONZ-owski czy gdziekolwiek indziej umocowany z głową pewien ośrodek, który by nadzorował pracę i Frontexu i innych zaangażowanych podmiotów tak, aby i o te prawa, i o badania, i o ochronę, obronę właściwie, czy pomoc psychologiczną nikt się nie musiał obawiać. Ale no te pytanie, które już wcześniej tak naprawdę wspominaliśmy i chciałbym usłyszeć twoją opinię właśnie o pewnego rodzaju model, bo zacząłeś mówić o drugich etapach jakby, czy tak, następnych ośrodkach, do których byś przesyłał takie osoby, jakbyś mógł zdradzić właśnie na sam koniec trochę w formie podsumowania, jak takie coś mogłoby wyglądać. Odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chodzi o Frontex, to jest, mam wrażenie, problem, który nabrzmiewa od lat. I dyskusje na temat kierunku w rozwoju Frontexu były nieraz. I w ostatnich latach nadal dyskutowano, czy wzmocnić, czy rozbudowywać, czy zlikwidować. Ja uważam, że i tak poniekąd ciężar ochrony granic spoczywa na państwach, w których te granice są. Frontex jako jednostka koordynująca jest takim trochę nadrzędnym kapeluszem nad tymi jednostkami. Więc dla mnie, zwłaszcza, że Frontex nie sprawdził się w tej wielkiej fali migracyjnej z Bliskiego Wschodu.
I tutaj Włosi mieli wielkie pretensje do Frontexu o to, że mimo, że to jest służba szczegąca granic, to i tak cały ciężar spoczął na rękach oczywiście służby włoskich, czy też służby greckich. I to jakby taki może jest punkt do dalszej dyskusji, bo wydaje mi się, że na tą chwilę odpowiedzi nie ma takiej wprost. Natomiast mam wrażenie, że można było na bazie tej formacji zbudować coś więcej. Pytanie, czy jest to idea nieco taka utopijna, bo wspomniałeś o armii unijnej, o służbie granicznej unijnej. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby budowy i powielania instytucji, które i tak w swoich prerogatywach mają narzędzia, mają możliwości, mają funkcjonariuszy, sprzęt coraz lepszy. Więc wydaje mi się, że powinniśmy rozbudowywać te jednostki, które właściwie pełnią tą rolę strażnika granic. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jak ten system mógłby wyglądać. Więc ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że mamy ośrodki te pierwszoliniowe, do których trafiają potencjalni uchodźcy, w których odbywają się pierwsze screeningi. Tam też zapadają pierwsze decyzje o tym, że trafiają oni w większości do obozów filtracyjnych. Tam w ramach procedur bezpieczeństwa jakby powielane są procedury z ośrodka pierwszego stopnia. Ośrodki filtracyjne powinny dysponować już pewnego rodzaju wskazaniami, kontyngentami dla migrantów zarobkowych, dla osób, które starają się o azyl polityczny. I teraz obozy, ośrodki tranzytowe to ośrodki, z których osoby deklarujące chęć pracy w takim czy innym kraju, wieszczane im, czy wprost, że tak powiem, prezentowane osobom, które przyjeżdżają tutaj w celach migracyjnych, mogłyby być po prostu przedstawiane przez, bym takich powiedział, że albo coachów, albo przedstawicieli niemalże tych krajów, w których takie kontyngenty pracownicze, nazwijmy to umownie, są i takie zapotrzebowania, więc to nie musiała być Polska, mogła być Hiszpania, Francja, Niemcy, szereg innych krajów. Natomiast oczywiście z obozów, z ośrodków filtracyjnych nadal dalej mogliby do tych ośrodków dla uchodźców trafiać osoby, które starają się o azyl i tam powinna następować jakaś pogłębiona refleksja nad tymi osobami względem procedury bezpieczeństwa, względem przyglądnięcia się dalej tym osobom, możliwościom, które dalej jakby z tą osobą można wykonywać. Oczywiście przyznanie azylu to jest decyzja długoterminowa, zatem taka osoba powinna mieć świadomość tego, że dłużej w takim ośrodku pobędzie. W przypadku osób, które trafiają do kontyngentów, one też powinny być obejmowane pewnego rodzaju opieką, ochroną, ale nieco o charakterze luźniejszym. Zresztą te informacje zebrane na tych wszystkich etapach powinny być kumulowane w jakimś jednym miejscu, w jednym archiwum, tak aby na każdym etapie służby, szczególnie kontrwywiadowcze, czy to państw członkowskich, czy to państwa przyjmującego, powinny mieć dostęp, ponieważ no, wraz z pojawieniem się takiej osoby w ewidencji europejskiej to powinno wszystko być sprzężone, tak by można było o tej osobie w danym momencie, w danym etapie dowiedzieć się czegoś, szczególnie o jej początkach przybycia. I mogłyby to być oczywiście archiwa wykorzystywane dalej, szczególnie w przypadkach, gdyby ujawniono szpiegostwo, szczególnie w przypadkach, gdyby ujawniono jakąś działalność przestępczą, terrorystyczną i tak dalej. Więc to jest jakby mój punkt widzenia, czy on jest do zrealizowania. Odnoszę wrażenie, że jest na mniejszą lub średnio większą skalę, ale wydawałby się on sensowny i potrzebny wręcz we współpracy z pozostałymi krajami członkowskimi. Na pewno, szanowny doktorze, będziemy obserwować dalej sytuację, będziemy obserwować to, co się dzieje, w którą stronę potencjalne zmiany mają pójść, no i będziemy się wtedy starać naszymi kolejnymi rozmowami do tych wątków wracać. Tradycyjnie czuję pewien niedosyt. Cieszę się bardzo, bo udało się też pewnym pozytywnym aspektem zakończyć naszą rozmowę. Stwierdziłeś, że wydaje ci się, że jest to do zrealizowania, jest to do zrobienia. Mówmy się, z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich stron zaangażowanych w całą tą, no jakby nie patrzeć jednak, ale negatywną sytuację.
Tak, dokładnie, że na każdym poziomie, zarówno politycznym, jak i społecznym, rozwiązania te wpływają i powinny wpływać pozytywnie. Tak. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Łukasz Wolak, filozof, historyk, prywatny śledczy. Dziękuję bardzo serdecznie, doktorze, za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję uprzejmie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.